Wózek, bierz wózek! Co się stało? Nie chcę odpalić. Czemu nie chcę odpalić? Przyjechałaś jakoś. Mama, może mu się gaz skończył? No czekaj, nie, patrz. Gaz jest. Maluch już jest tak słaby, że... Pech to jest pech. No. O, dobra. To do roboty. No, tylko weź je, wyjedzie tym, a ty jeszcze tu pozamiatasz, dobra? Dobra. Może palcie musisz podnieść. Czy to nie pospadało nam? Dobra. Dobra, to pozamiataj tutaj, Kruszyna to wywiezie. Potem jak przyjedzie, to niech będzie następną, a ja idę zobaczyć, jak tam z paniakiem, dobra? Dobra, to działam. No, dobra. Złomowisko złomowiskiem, ale porządek musi być. Tymczasem Rafał zdążył zakończyć serię cięć. Kapitan i Mirek przy pomocy koparki oraz ładowarki próbują ściągnąć cysternę na poziom placu. A te przewody kto popcina? Tata! Co jest? Jak, skończyłeś już? No mama, walczymy. Przydać się to! Mama, do tych separatorów jest potrzebny zbiornik. No. Ogólny. Wycena wyszła tak, że kosztuje taki zbiornik w tych metrach sześciennych 30 tysięcy. Nie wiem, a nie uszkodzili go? No mama, jakby mnie tu nie było, może by był uszkodzony. I co, mogę kapitana zabrać? Ej mama, po co on ci znowu potrzebny? No bo mi tam jest potrzebny, bo jeszcze nie skończyłam. Tyś jeszcze tych motorków nie skończyła. No ale ty skończyłeś? No jak długo jeszcze? Mama, dałbym ci kapitana już, ale jeszcze mi jest potrzebny, bo mama, jak mnie tu nie będzie, to nie skończą do Wigilii. Dobra. Tu są przepisy, które nas gonią. Dobra, dam se radę. No to radź. No i co tu jeszcze, kapitan, zostało, ty? Ej, no tą nogę tylko odetniemy, tylko tak? Tylko tą nogę, no to odcinać! To nie jest wszystko takie łatwe. Trzeba to jeszcze osadzić, podłączyć, żeby to wszystko hulało. Ale cieszy mnie to, że chłopcy myślą, szukają pieniędzy. Jakby nie było, to jest około 25 tysięcy oszczędności, także myślę, że warto było ciężko pracować. Prognozowane oszczędności faktycznie są imponujące. Jednak czy ekipie uda się skończyć montaż instalacji separatorów w wymaganym terminie? To już zupełnie inna historia.